Hej, a więc tak, wracamy do Wiedźmina znowu. Tu bestia z tu są nam się wyświetla, ale niech nikt na to nie zwraca uwagi. My wykonamy teraz quest, który jest tutaj lokalny, od lokalsów jakiś quest. Uwielbiam te bugi. Tu gdzieś jest kowal. Porozmawiajmy z nim. Nie wyglądasz mi na kamieniarza. Niestety nie jestem dla nim. ciebie jakaś przeszkoda w handlu? Żadna. Tylko nie wiem, czy znajdziesz tu coś dla siebie. Mam tu głównie towar dla chłopaków z kamieniołomu. Narzędzia i różne takie tam. Ale jak chcesz rzucić okiem, to droga wolna. Przecie nie zabronię. Oj, sorki. Pokaż, co tam masz. Muszę ruszyć. Bywaj. Nie wiem, co mi się stało. Ludzie! Na Bogu! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga? Nie szybko! Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci! Tak powiecie wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Coś się stało? O, patrzcie, wygląda mi, że to ten wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś krowę, czy... plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo w Zerikani mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żab. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. Już, już, no, nie ma co siać paniki. Chodźcie, mistrzu, na spokojnie wyłuszczę, na czym sprawa polega. No faktycznie, przykra sprawa. Być zgniecionym przez krowę? Szkoda Emiliena. Dobry z niego był pracownik. Ja im mówię, że na pewno da się to wszystko jakoś łatwo wyjaśnić. A ci do mnie od razu z gębą, że plaga i że chcą dodatek od trudnych warunków pracy. Z torbami mnie puszczą, psiejuchy. Zaraz, zaraz. Mam sprawdzić, dlaczego z nieba spadła krowa? Tak? To też. Ale że nikt krowiego ścierwa nie posprzątał, to się jakieś gówno przypałętało i strach na drugą odkrywkę zaglądał. Nic dziwnego. A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien pod nią. No to jak? Weźmiecie to zlecenie? Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszał. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie, gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigów. W ten dźwig to chyba raczej nie przywaliła krowa. Pewnie nie. W każdym razie... chcieliśmy rano zobaczyć, co. Ale nas te paskudstwa przegoniły. No i od tej pory robota stoi. Dlatego proszę, mistrzu, nie mi trężcie dłużej. Weźmiecie tę sprawę. Dobrze, sprawdzę to. Może chodzić o spaczony portal, ale nie sądzę. Niech wam lebioda w dzieciach wynagrodzi.
Będę wypatrywał waszego powrotu, mistrzu Wiedźminie. A właśnie, bo do kowala nie zdążyłem podejść. Tam jeszcze kilka rzeczy było, co chciałem zrobić. Portujemy nasze miecze do Metiny, Ebing, Nazairu, a nawet Zerikani! Tylko czekać, aż rzeki spłyną krwią. I co jeszcze miałem zrobić? Póki tutaj zadanie robimy. RT, jest okej. Musi być ten Emilien, o którym mówili robotnicy. Pechowiec. No dobra, od czego by tu zacząć? Zmiażdżony przez duży ciężar. Pęknięta podstawa czaszki. Świeże ślady zębów. To te trupojady, ale dobrały się do niego już po śmierci. Z jego ciała więcej się nie dowiem. Część tkanek jest zmiażdżona. Najwyraźniej spadła z dużej wysokości. Rozpruty brzuch. Nie tak dużo krwi. Więc stało się to już po śmierci, kiedy serce już nie pracowało. Ślady zębów. Ale nieduże. To na pewno te trupojady. Szybko wyczuły żer. Głębokie rany od pazurów. Rozstaw szponów sugeruje drakonida. Pewnie wiwerne. Ale to nie one spowodowały śmierć. Wszystko jasne. Krowę zabił upadek z wysokości. Po tym jak upuścił ją jakiś drakonid. Zapewne młody osobnik, który niósł krowę do gniazda, ale okazała się za ciężka. Pech chciał, że akurat na Emiliena. No to teraz jeszcze ten dźwig. A właśnie, bo tu jakiś koleś się szwendał, a teraz oni tam są. Okej. Dziwna sprawa i przechodząc tą grę wcześniej, to powiem szczerze, że nie pamiętam, co tam się stało teraz. Krew. Drakonid musiał się tu poważnie zranić. Pewnie próbował wyrównać lot po upuszczeniu tej krowy i się skaleczył. Dobrze. Łatwo będzie go wytropić. Ślady krwi drakonida, ledwie wyraźne. Jestem na dobrym tropie. Muszę pamiętać, że płotkom nie wjeżdżać do miast, bo się znowu zbuguje. Zaczął silnie krwawić. Rana była poważniejsza niż przypuszczałem. Śmierdzi zacierem. Najwyraźniej drakonik powieszę sobie twój łeb w siodło. O.
Wylądował na dachu tej bimbrowni. Zrobił sporego bałaganu, a potem ruszył dalej. Ślady łap. Najwyraźniej był zbyt wyczerpany, by dalej lecieć. Kiepsko z nim. Ledwie powłóczył nogami. Tu wylądował drugi drakonit. Większy. Odczekał, aż ten mniejszy wydobrzeje i poleciały razem. Łatwo będzie je tropić. Ten mniejszy nadal krwawił. Czyli mamy do ubicia dwa drakonoidy. To pewnie wracają do gniazda. Tutaj trop się urywa. Ale idę o zakład, że tam na górze mają gniazdo. No dobra, to idziemy tak jak Geralt mówi. Siemano, hej, dziękuję. Bardzo dobrze się bawię w Toussaint. A więc to oszmusk. Teraz synek oszmusk rusza na pomoc. Puszy nie wyciągnąłem, chciałem go sprowadzić na ziemię. O nie, ale mnie tu pląsa. Dobra, padł. I miejsce mocy od razu znaleźliśmy gdzieś tu, także jest wpyte. No dobra, trzeba zebrać trochę. Czerwony mutagen. Jaja nie zdążyły się wykluć. Świetnie, wszystko się zgadza. Mamy tu coś lutu? A my tu musimy zniszczyć. Jak to się stało, że ja to zniszczyłem? Igni, tak? Najgorzej. To muszą być ruiny fortu, o którym wspominał Zdrawko. Warto się tu obejrzeć. Dobra, bo tutaj ma być ten schemat arcymistrzowski gdzieś. Świetnie, świetnie, przez przypadek. O, jakiś dziki kot. Od kiedy zmieniłem poziomu tego prawie najłatwiejszego na prawie najtrudniejszy, gra się zrobiła o wiele ciekawsza, ale jednak już nie mogłem grać tak beztrosko i musiałem ulepszyć swoją postać. I zrobiłem ten myczek z tymi eliksirami. O nie, nie w tę stronę. No, tu jest miejsce mocy, super. Przydałoby mi się pomedytować.
Jakim cudem ja nie mam odwaru z baby cmentarnej? Jak to się dzieje? Z Dopplera, no to jeszcze kumam, bo zabiłem tylko tego jednego i to przez przypadek. No ale nie dostałem tam na pewno. Baba cmentarna? No nie wiem, gdzie mogę znaleźć. Ale chyba bym musiał się w Velen rozejrzeć. Odwar z Gryfa? Nie wiem, jakim cudem go nie mam. Za każdym razem, gdy Wiedźmin otrzyma obrażenia zadane w walce, zwiększa się jego redukcja obrażeń. Ciekawe. Też ciekawy. Doppler byśmy odpuścili. Ja tak raczej tyłem nie podchodzę do przeciwnika. Z baby cmentarnej to już lepiej. Sobie wrzucimy od razu poziom naszych eliksirów. Jakim cudem w ogóle po medytacji ja nie mam całego zdrowia? WTF, co się stało tutaj? I zamedytuj jeszcze. No, nie mam całego zdrowia po medytacji, o co z tym chodzi? Ja chcę to trofeum mieć dalej. Jak znajdę te wszystkie arcymistrzowskie schematy, no to też strasznie mi to pomoże. We wszystkim właściwie to mi pomoże. Ale problem pojawił się u mnie z tym poziomem trudności, jak wchodzę do Toussaint i zaraz po wejściu do Toussaint zmieniłem poziom trudności, a jeszcze nie miałem odblokowanych tych dodatkowych mutacji i tych innych pierdół. No i tu jak nagle zaczęło się trudno grać. Ale odblokowałem te dodatkowe mutacje i teraz w zasadzie to easy. Jakoś tak jaśniej się zrobiło. Wow. I co? Wiecie już, jak to z tą krową było? Tak. Możecie wracać do pracy. To nie była żadna plaga zjadających krów. No, od początku mówiłem. Kamień z serca. No to mówcie. O co się właściwie rozchodziło? Młody oszlusk, przelatując nad kamieniołomem, upuścił zdobycz. Niósł ją do gniazda dla swojej matki i rodzeństwa. Spaliłem też ich jaja, więc raczej już o nich nie usłyszycie. Chwali się przezorność, ale tak jak mówiłem, więcej wam nie zapłacę, bo nie ma. Macie tu. I dzięki. Ile mi dałeś? 300 tylko. Nawet na tydzień picia nie starczy. Sprawa się wyjaśniła, tak? Żadni bogowie nie zesłali na nas plagi. To był po prostu smok, ale już go nie ma. Wdowie po Emilienie wypłacimy odszkodowanie i już. To na co jeszcze czekacie? Raz! A mnie się wydaje, że tu się dalej jakieś podejrzane rzeczy dzieją. A co się stało z budowniczymi, co pomnik składają? 3 dni temu mieli do nas dotrzeć i jakoś ich Wardajso dalej nie widać. Pewnie ich też coś zgniotło. Albo ze szczętem zeżarło. O!
Jakaś szarańcza, jak w Zerikanii. Co wy mi tu znowu za brednie opowiadacie? Pisał architekt, że mają duży transport marmuru z Metiny na Brodę Proroka i że się spóźnią tydzień. Więc przestańcie pierdolić tylko do roboty. To ja odprowadzę was, mistrzu. Po prawdzie to skłamałem, żeby mi tu znów nie panikowali, ale gdzieś ci robotnicy faktycznie przepadli. Zajdźcie do mnie później, to wam wyłuszczę szczegóły.